Witam wszystkich serdecznie, nazywam się Kapelusznik i zapraszam na kolejne omówienie rozdziału w moim wykonaniu. Więc zostawcie subskrypcję, komentarz i łapkę w górę, a zatem zaczynamy. Zaczniemy sobie od historyjki okładkowej, gdzie mamy dwie tajemnicze postacie. Z tego co się naczytałem, to najczęstszymi typami byli Johnny i Yosaku. Jakby ktoś nie pamiętał, to byli przyjaciele Zoro z East Blue. Dalej mamy Reiju i Ichijiego w celu odbicia braci. No i trzecią opcją są piraci Czarnobrodego, którzy rozpoczynają inwazję. Generalnie każdą opcję uważam za bardzo prawdopodobną. A stricte rozdział zaczynamy od Kaido, który się dziwi i wykazuje zainteresowanie kim lub czym jest Luffy. Gumiak odpowiada w klasycznym dla siebie stylu, że zostanie królem piratów. To się nigdy nie znudzi. Widać też po nim, że jest już bardziej sobą niż to było wcześniej, jakby to owoc próbował przejąć nad nim kontrolę. Przynajmniej ja mam takie odczucie. Kaido wspomina, że przebudzone owoce potrafią wpływać na ciało i umysł użytkownika, zmieniając go pod naciskiem swojej woli. Natomiast Zunisze łapie nostalgia i wspomina Joy Boya, dodając, że wszystko jest niczym przeznaczenie i nie może on pomóc. Mówi o zostawieniu wszystkiego w rękach gumowego chłopca. Kaido z Luffy'm wymieniają się atakami, warto zwrócić uwagę na dziwny wpływ ataków Luffy'ego na ciało smoka, czyli Luffy cały czas nie tylko wpływa na otoczenie, ale również na ludzi. Kaido mówi, że pod nimi trwa wielki pożar i wszystkich ludzi Luffy'ego czeka śmierć, jednak Gumiak pokłada wiarę we wszystkich na dole i zostawia to im. Generalnie mam wrażenie, że ten rozdział jest bardzo nijaki, dużo zbędnego gadania, a mało faktycznych wydarzeń. No ale to Dobra, Chopper i Nami spotykają się i gadają, że nie mogą znaleźć reszty załogi. Zeus nic nie może poradzić na ogień, Beppo padł od ognia, bo jest misiem polarnym, Bruka uznali za ofiarę poparzenia. Natomiast warto zwrócić uwagę na Sanjiego, który jest bardzo wychudzony. Może to być skutek używania nowych mocy. Idąc dalej, Apu kłóci się z Numbersem, Usopp dalej jest bezużyteczny w tym arku, mimo wszystko trzeba mu przyznać determinację, ponieważ złożył obietnicę Izo, iż utrzyma Kiku oraz Kiemona przy życiu. Mam nadzieję, że na Elbaf Oda pozwoli się Usoppowi wykazać, gdyż jego działalność na Wano jest żałosna do oceny. Dobra, Franky biega z Zoro na plecach i zaczynamy realizację planu Raizo z Jinbe. Więc Raizo chce uchronić swojego pana i nie chce powtórki sprzed 20 lat, gdy zamek Odena płonął. Więc wziął wodę z czasów, gdy był jeszcze na Zou. No i zaczyna się efektowna współpraca ninja z ryboludziem i dzięki tej dwójce prawdopodobnie cały ogień na Onigashimie zostanie ugaszony. Co pewnie uratuje Orochiego od śmierci i to jednak Denjiro go ostatecznie wykończy. Ciekawym jest fakt, że nawet Killer pomaga w gaszeniu ognia. I rozdział kończymy słowami Yamato, że Kaido jest na limitach, ponieważ zamek chwieje się w posadach. Jednakże najciekawszą częścią rozdziału jest fragment na końcu, w którym to protagonista trzyma pioruna w łapie. I ja to widzę tak. Luffy jednak nadal ma ciało z gumy, o czym mówili Gorosei, no i dzięki mocy wyobraźni oraz wpływaniu na wszystko, plus to ciało z gumy, to może on złapać piorun w rękę, łącząc te wszystkie właściwości w jedno. Bo to dla mnie bardziej wygląda, jakby złapał lecący w powietrzu piorun z chmur Kaido, niż sam by go wytworzył. Być może Luffy w przyszłości będzie mógł łapać inne żywioły i tworzyć z nich ciekawe kombosy. No i co można jeszcze więcej powiedzieć? Rozdział mocno o niczym. Oda wepchnął wszystkie postacie, które nie mają co robić w jedno. Czy jest to coś słabego? Moim zdaniem nie, ale też nic nadzwyczajnego. Rozdział po prostu przegadany, jego cena to 4 na 10. Będąc szczerym, bardzo niechętnie i ciężko mi się go czytało, w tym przygotowywało ten materiał. Także tyle ode mnie, więcej pewnie na One Piece Cast za kilka tygodni. Zostawcie subskrypcję, jeżeli film się podobał oraz łapkę w górę z komentarzem. Do zobaczenia w następnych materiałach.